O, już się to jakoś klaruje elegancko, chociaż jeszcze mamy duży luz pomiędzy sobą. Zjednoczmy się, za chwilę dobiegniemy do grupy poprzedniej, bo przez miasto musimy iść z tamtą grupą. Kolejna taka sprawa, że czy zdyscyplinowanie przede wszystkim. Zdyscyplinowanie. Jeśli będą porządkowi, pewnością. Patrzymy za horyzont. Witamy serdecznie, brawo dla księdza biskupa, naszego pasterza w intencji. Będziemy, księże biskupie, patrzeć na to, co nas przekracza. I poza horyzont mógł zapytać. Poza horyzont. Nie zatrzymywać. No i widzicie. Siostry, pozdrawiamy. Czekaj, że tam nie przykręca jeszcze. Gdzie? Tu przykręca. Ty roba, ja będę tu robił. Do. Górka jest. To trzeba dosuwać cały namiot, żeby to pasowało. To na się odłożmy cały kraj. Połóż się na parę, to ci pokażę, się znowu. Wiesz, jest tak. No będziesz chciał robić to tak. Dobra, tu. Będę źle udawał. Na przykład w domu ziemniaki ubieram, co trzeba. U nas to na przykład na chwilę, to trzeba by taki wiatr trzeba brać. Patrzcie, jakie to... To trzeba musi całkiem odkleić, nożem teraz, bo to jest szkodliwe. To byś ty nie własny gadzisz. Mateusz? Gorąco. Weź na telefon z domu, że nic nie robisz, tylko na telefonie się bawisz. To na Facebooka idzie wszystko. Do internetu. Ty będziesz miał pochwałę za. Do was będą dzwonić z podwodu. Gdzie ty w telefonie? A co to później będzie? Ja zbiorę. Wszystko postawione. Namioty swoje.
Daje fajnie, no. A oni pójdą gdzie indziej. Ale pójdą do tego, do co mówi, czy to on mi ten, czy to on mi ten, czy to on się klucza i zrobił, że jak nie było tam. Miało co to? Co? My nie mijaliśmy tu. Bardzo fajnie, pomocy. Rafał, czy pójdą na to nowość, czy będzie jakby teraz? Nie stoi, wiem. To masz 15 minut. Ale mówię, ale nie rejestr. Rękawice nie weźmie. Ale to jest dziennikarz. Dziwny rejestr. Z tego czasu miałem 3 piłki do piłki. A jeśli to na wojsku i nie problem. Wszyscy myśleli, że ten drugi weźmie. Ja tak się kontaktowałem, jak mieliśmy na zamku, to ja sam jakoś. Ale gdzie jest? Najechał do samochodu. Bo to był od kolegi dostał. A ty masz aparat, czemu robisz telefonem? A tu na fejsa dać. O, dziękuję. No właśnie. Tak jest, no tam z którą my grupą śpimy? Zdenko? Na szybko doszliśmy. Na szybko? No. Krzysiu, weź mi tam wyśtel go. Dobra, podejdę, niech będzie. Piotr, właśnie jesteś. Idź tam pomóc Piotrowi. Dobra. Wszystkich tam na potem schylać. Ja chciałam do ogrodu. Burza już. Ja szukam łyk. Jest. A i usiądź. No tak, pierwszy nasz apel, kochani. No w ogóle witajcie. Ci, których jeszcze się, z którymi się jeszcze nie przywitaliśmy. Po raz pierwszy w dniu dzisiejszym jesteśmy wszyscy. Nie tylko ci, którzy pielgrzymują, no trochę gości jest, też się cieszymy, że jesteście z nami, ale też nam bardzo zależało na tym, żeby być wszyscy. Wszyscy to znaczy u nas te dwie grupy są takie, prawda? Które służą sobie nawzajem, przede wszystkim myślę o diakonii technicznej. Co ona robi, to już wszyscy wiedzą. Nawet jak ktoś pierwszy rok idzie z nami, to
to dużo nie chcę o tym mówić, bo zawsze jak mówię, to tak brzmi, jakbym się chwalił, a to ja to strasznie jestem wdzięczny za to, co tu wszystko jest, bo wiem, ile to pracy kosztuje. I ta zupa, i w ogóle, i ta woda, to wszystko to jest kawałek nieba po prostu. No i zawsze się wzruszam, jak o tym mówię, tak. Więc teraz jesteśmy wszyscy i zasadniczo oprócz wspólnych apeli, takich, które będziemy mieli z Ty tylko mnie poprowadź, co by powierzą mu drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, co by powierzą mu drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Zaśpiewajcie, pokażmy. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Orędownictwo nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojedna, synowi swojemu nas poleca, swojemu synowi nas uchwala. Kiedy ramy wstają w drodze, do więzienia coś się wypali. Coś go stworzył i ocalił, a czemuż by cię nie chwalił. Ledwie oczy przetrzeć zdoła, wnet do Boga Pana woła. Do mego Boga na niebu i przez synów Duchu Święty Tobie chwałę oddajemy. Niech dla Ciebie dziś żyjemy. Tobie chwałę oddajemy. Niech dla Ciebie dziś żyjemy. Tak jak wspominałem, pomodlimy się, zapraszając moc z wysoka, czyli Ducha Świętego, siłę do tego, aby przekraczać siebie, aby wychodzić na horyzontu, aby nie pełnić tylko swoich dzieł, ale Boże, ażeby pełnić, dedykować powodzeniu. Co to jest? Paru zwalił. I o niego będziemy teraz prosić, jak codziennie rano, a potem po prostu braci, żebyśmy już napełnieni Duchem Świętym wychwalali Boga Rodzice niepokalaną rodzinka. A to też radość, bliskość, no w ogóle, nie? To osobość są blisko, ale takiego się. Co wam dali?
przepraszam. Na Facebooka. Chwilę na wolno, jakby ktoś jechał do pracy. Miał bąble i mówił, jak chciał wyciskać w klatkę.
pokaż tutaj w garze, co jest. Cyk. O, takie coś. Ale nie tam. Jeszcze mamy. Coś to wiesz. Co, ja może tu jeszcze wstanę? Przewodnikiem dziesiątki ojciec Jan, proboszcz świętego Jana Chrzciciela i ten, że święty Jan Chrzciciel dzisiaj tak obecny przez liturgię słowa, przez to sakrament chrztu, jest też patronem grupy dziesiątej. I bardzo dziękujemy ojcom franciszkanom. Tak jak od samego początku radością pielgrzymki jest grupa salezjańska, tak Bogu niech będą dzięki, że jest grupa franciszkańska i z tego się cieszymy i wasz charyzmat też bardziej rozpoznajemy waszego zakonu. Razem z ojcem Janem w tym roku pielgrzymują dwaj ojcowie ze Szklarskiej Poręby, to ojciec Paweł i ojciec Konrad. Jest też przy ołtarzu brat kleryk Szymon pochodzący ze Szczecina na drugim roku we franciszkańskim seminarium w Krakowie na ulicy Franciszkańskiej na przecie. Amen. Prosimy o błogosławieństwo. Drodzy rodzice, czy chcecie, aby Maciej i Maksymilian otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Macieju, Maksymilianie, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale mnie tam nie ma jeszcze. Królem królów jest. Mój Jezus, władać będzie w dół. Władać
nas będzie wciąż. Królestwo jego wiecznie trwa. Jego wiecznie trwa. W chlebie duszę mą, teraz we mnie mieszka już. We mnie mieszka już. Mój Jezus, królem królów jest. Królem królów jest. Mój Jezus, władać będzie wciąż. Władać będzie wciąż. Królestwo jego wiecznie trwa. Jego wiecznie trwa. W chlebie duszę mą, teraz we mnie mieszka już. Mieszka już. Pozdrawiam pana Piotra Szańskiego. Ziemia, którą mi dajesz, nie jest nikto ani bańką wolno. Którą mam tobie, jest prawdziwa. Gratuluję się jego imieniem. Pan wywyższony, nasz król wywyższony wśród chwał. Pan wywyższony, nasz król wywyższony wśród chwał. Uwielbiajmy go. Pan wywyższony, nasz król wywyższony. Oddajmy jemu cześć. Lepiej nam wódę zamknie. Dobrze? Jeszcze tu same ci potrzebne. No jest tu, przyjeżdża przecież, codziennie badania robią. A jakby się ktoś zatruł? Tak. No co wtedy? To jest zbiorowe ziemienie, to jest. To są badania wszyscy. Bracie, bracie. Nie podglądać. Halo, to ja, ojciec Konrad, jem pomidorówkę z ryżem. Niech w Szczecinie też widzą. Panie
zobaczyło cię w tym sercu. Cześć, a nie, bo ostrzyło się. Wiecie, ekipa CSC. Okej, już. Jak mama to zobaczy, to ja się już obrażę. Dlaczego ja się obrażę? Bo ja wiem, to może jak się w tyłem dostanę. A jak gdzieś w klatę, to było zaraz, coś. Zaraz będzie, nie? Buteleczka. Głosowania na trzy grupy. I w grupach sędziowie wyjaśnią wam zasady, bo będzie łatwiej, bo będziecie bliżej siebie, będzie to lepiej słyszało. Teraz tak jak pokazywaliśmy. Raz, dwa, Ale drużyna, bo zaczynamy. Moment, jeszcze raz, poczekajcie. Dobra, ustalone znaki i teraz uwaga. Raz, dwa, Raz, dwa, Raz, dwa, Nie, jeszcze uczę. To nie będzie na rozstrzygnięcia. Jeśli obie drużyny pokażą ten sam znak, jest bez punktu. Dobra. Jeszcze jedną grę prawa. Raz, dwa, Raz, dwa, Raz, dwa, Wygrywa piątka. Piątka ma punkt. Brawo. Proszę bardzo. Za długo, za długo. Uwaga. Raz, dwa, Raz, dwa, Raz, dwa, jeśli go zbijesz, to stań. Ale jeśli nie zdołasz, to odpadasz. Dawaj! Słychać było, prawda? Mieliśmy...
Zdjęcie zróbcie grupowe sobie. Dzięki bardzo. Grupowe zdjęcie. Przecież wtedy będzie dobrze. Też było fajnie. Musimy zawsze się robić z lampą pod słońce. No to tutaj. Z tej strony może. O, teraz tak. I za 50 Ania. Janek B. Janek Boskow, ale! Janek B. Janek Boskow, ale! Janek, Janek B. O mój dobra, pomóżka! O mój dobra, pomóżka! O mój dobra, pomóżka! Tam jest chłodek i tam jest przewiew. Teraz ławkę, jak będzie podobał. Dobrze, że jest ten przewiew, to jest trochę. No. Myśmy szli przez las, nie? No, takie nogi. Tutaj zło zdjęcie, ojciec pokaże. Ojciec pokaże do kamery. Nie wiem, czy pokaże. Nie widzą na górze kto. Jest, ładnie. Ojciec jeszcze raz. Piękne! Moje piękne? No ja się grają w nie, no po prostu ojciec wszedł w getrach. Miał po prostu nie getry, myślę, i są getry. Moje nogi grają w filmie, dobrze. Ale przed nas było dopiero, nie? Byłeś tam? Nie. A widzisz? Rowerami. Rowerami. Myśmy szli, nie? Kurzawa. Oddychać nie można było. Mam wąsy? Pani żeście chyba wyczyli. Już nie. Co, wiesz co, tak pyliło po drodze? Najlepsze to było wcześniej. Tam z wąsami miło. Nie można było oddychać. Ale wiesz, że lasa, nie poddajemy się. Idę po kubę. Jednak. Jak tam dzisiaj się szło? Dobrze. Mamu narzekają, że przez las ciężko. Co? Tylko, że my nie ten kosztowałem przez las i schodnie jest. Uh-huh. Asfaltu tak nie bije przecież. Asfalt, wiesz. To kurz. Tylko kurz, jakby nie kosztował lepiej. A małżonka? Co? Małżonka? Jakoś stoi. Stoi. W klapeczkach? Tak. Klapeczka chronie. Co? Klapeczka chronie.
przeszła. Nie bójcie się. Ale co, że sama? Nie przeraz mi ale się do ryzy tak się grzeje, nie? Nie ważne, tak, no przecież. Cisza u nas, gdzie na szkoła. Tak, mam tyle zdjęć różnych niecenzuralnych. Istotną rzeczą w naszym...
tutaj duży ruch jest. W tej wędrówce, ponieważ przypominamy sobie i ciągle uświadamiamy, że jesteśmy ludźmi w drodze, jak mówił ksiądz biskup, chcemy. Jezus, najwyższe imię, nasz Zbawiciel, Książę Makaję, Hermanne, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
jest, będzie chlapany. Idę włączyć wodę. Ten prysznic jest lewy. Ale nie patrzyłem. Bardzo mi się podobało. To było wcześniej kręcić Jurek, jak było tyle bagaży, a nie teraz. Nie wiem, jak kręci jak ten, jak bagaże są, jak w kabinie mam. Proponuję nowe logo grzynki pieszej. Ale super. Jeszcze trochę pogadam, pomruczę, idziemy, tu. Zawsze wtedy coś wymyśla fantastycznego. Także jest nas kilku. Ale najpierw zaczniemy od Pana Boga, od dziękczynienia. No za ten czas cały, za to, że nie jesteśmy przecież wszyscy, myślę, przypadkowi, że się spotykamy tutaj, jesteśmy sobie zadani na pewno. Tylko, żeby chcieć to interpretować. To znaczy co? Ano uśmiech, czy dobre słowo, czy krytyczne słowo tego brata, czy tej siostry, która idzie z nami, po prostu. Myślę, że Pan Bóg jakoś przemawia do mnie przez wszystkich Was, bo jesteście mi zadani i każdy z Was otrzymał tego konkretnego brata, tą konkretną siostrę. Mamy się układać jak puzzle jakoś, stanowiliśmy jedną całość i myślę, że mimo wszystko jakoś dopasowaliśmy się też. No tak to się mówi, że diamenty mają różnego... Ktoś coś będzie chciał. No zawsze na końcu to oprócz Boga i Was, no to dziękuję braciom z Diakonii Technicznej,
wszystko dzisiaj. Przed nim jeszcze pozwolę sobie podziękować ojcu Konradowi bardzo mocno. Potem razem był ojciec Paweł bardzo mocno. I troszkę później przyjechał do nas ojciec Marek. Bardzo mocno dziękuję. Bardzo mocno. A już wszyscy dostali? Wszyscy? Tak. Prawie. A Mateusz? Ja nie byłem. A, to dobrze. Gdyby nie ojciec, to w ogóle nie byłoby tej naszej grupy przecież franciszkańskiej, zgadza się? Mielibyście dłuższe wakacje. Może nudniej. Dlatego chcemy bardzo podziękować. Oj. Za to, że ojciec zawsze z nami był. Że nas nie opuszczał. Bo wiemy, jak w innych grupach jest. Pomimo tego, że bardzo bolało, to byłeś z nami. No i za to twoje wielkie, ogromne serce. Dziękujemy ci. I udało mi się zdobyć koszulkę, która została wydarta ojcu, żeby przekazać ją księdzu Tomkowi, tak? Tomaszowi. Tak. Więc udało mi się. Odebrać ją z tego temu księdza. To ciężki. To dzięki osobie też o wielkim sercu udało się tą koszulkę. No, zorganizować, tak, że będzie miał ojciec też pamiątkę. A tu od nas taki, no, szkoda, że... No, wszystkich ściskam bardzo. Brawo, brawo. A jeszcze chcemy podziękować właśnie ojcom, których też obfitość po prostu nas zaskoczyła w tym roku i dziękujemy, że byliście z nami, bo to dla nas osób świeckich jest bardzo ważne, ta wasza obecność. Także dziękuję bardzo.